Did you pack the flashlight, the blanket and the mat? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent, it's 5:30. Useless words. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. We've got a bottle to tempt. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left. Witajcie moi drodzy. Zobaczcie, w jakim pięknym otoczeniu się dzisiaj z wami witam. Muszę uważać, bo jest tu błoto. Słuchajcie, jesteśmy w Żywcu, jak mogliście przed chwilą zauważyć. Czeka nas super, super, super wypad. Co prawda średnio z pogodą, ale no nic, zobaczymy. Słuchajcie, próbuję wam nagrać coś więcej do was powiedzieć, ale jest taki ruch przy tym parkingu, gdzie stoimy, że chyba dam sobie na razie spokój. Ale widoki są piękne. Ale fajnie jest. Mówisz chyba? No. Tu można było wtedy gdzieś tam wziąć. No już trudno. No, co? Teraz jest pogoda, a przedtem musiało runąć, jakbyśmy pojechali na chwilę. It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent, it's 5:30 a.m. Useless words. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. We've got a bottle of tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left. Get in trouble. Hej, słuchajcie, siedzę sobie właśnie w naszym pokoju, bo Miłosz poszedł na rower, no ja miałam iść na basen, ale przed całym wyjazdem się poparzyłam i zrobiła mi się tak paskudna rana na palcu lewej ręki, że no nie jestem w stanie tej dłoni w ogóle zamoczyć w takiej chlorowanej wodzie,
Więc no po prostu sobie siedzę i montuję w sumie dla Was filmik. Właściwie przeglądam to, co mam i stwierdzam, że mam tego bardzo mało do Was gadam. Ale słuchajcie, to są tak piękne widoki, że po prostu no, ja jak na nie patrzę, nie chce mi się nawet gadać. Więc no, ten filmik będzie głównie polegał na tym, że będziecie mieć przecudowne widoki. My zresztą też nie robimy nic takiego, wiecie, mega spektakularnego. Po prostu spacerujemy bardzo dużo, robimy około 20 tysięcy kroków dziennie. Dużo się przemieszczamy samochodem, no bo jednak pada, pogoda nam średnio dopisuje, ale no nie zmienia to faktu, że widoki tutaj są cudowne. Generalnie wyjazd jest bardzo udany, no tylko mówię, mało do Was gadam, bo po prostu wszystko tak zapiera dech w piersiach, że no nawet nie chce się mówić, po prostu stoimy w ciszy, przytulamy się, patrzymy na te cudne widoki i po prostu no nic więcej nie trzeba tak naprawdę. Czekam jeszcze, słuchajcie, na informacje, bo zamówiłam sobie huśtawkę. Takie jajo ogrodowe, ja to będę chciała mieć w mieszkaniu, ale mam taki problem z dostawcą, w sensie z kurierem, nie chce mi w ogóle tego przywieźć i już zmieniłam adres, żeby mieć pewność, że ta paczka jednak dojdzie. No jak nie, no to będzie mi bardzo, bardzo przykro, bo jest to no, mój prezent urodzinowy. Więc trzymam kciuki, bo dzisiaj ma być kolejna próba doręczenia już pod inny adres, więc ach, mam nadzieję, że w końcu się uda. No i co? No i w sumie tyle, co Wam mogę powiedzieć. Po prostu cieszcie się tymi widokami. Czasem po prostu jest potrzebna taka chwila, żeby się wyciszyć całkowicie, spojrzeć na ten świat, na to, co nas otacza i jakby nie zastanawiać się, co będzie jutro. Spójrzcie, jaki ja mam widok dla Was.